Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o Bitwie Bachmuckiej, ponieważ pojawiły się nowe, bardzo ciekawe informacje na ten temat. Portal Mediazona, jeden z najbardziej rzetelnych, antyputinowskich, rosyjskich projektów medialnych, otrzymał listę strat grupy Wagnera, między innymi w trakcie Bitwy Bachmuckiej ona ta lista obejmuje nie tylko straty w Bachmucie, ale przede wszystkim właśnie je. I tutaj warto powiedzieć, że Mediazona nie uwierzyła na słowo, tylko przeprowadziła porównawczą analizę między innymi ze swoją własną bazą danych. Mediazona od początku tej wojny prowadzi listę Ludzi, którzy na wojnie polegli, tych, których byli oni w stanie faktycznie znaleźć i potwierdzić fakt śmierci na polu walki, bądź też na szeroko pojętym teatrze działań bojowych. Mediazona stara się ustalić i imię, i nazwisko, i stopień wojskowy, jednostkę, miejsce śmierci, i to, czy dany człowiek był zrekrutowany, zmobilizowany. Czy zwerbowany w kolonii karnej? Więc między innymi z tym porównali oni listę w posiadanie, której niedawno weszli, ale nie tylko z tym porównywali ją z kilkoma innymi źródłami, między innymi zachodnimi publikacjami dotyczącymi rekrutacji więźniów przez grupę Wagnera. Co oni ustalili? Zacznijmy po kolei. Mamy tutaj właśnie informacje o tym, o tej liście, o tym dokumencie sobie zaznaczyłem, czytamy dalej. Dla każdego poległego, który znalazł się na tej liście, znamy numer jego żetonu tak się tam określa tzw. nieśmiertelniki imię, imię od ojcowskie i nazwisko tak tzw. pazywnoj, czyli pseudonim wojskowy, datę śmierci i dwie sumy. Pierwsza, mniejsza, najprawdopodobniej oznacza długi związane z żołdem, czyli ile danemu żołnierzowi Wagnera organizacja była dłużna zaległego żołdu w momencie śmierci, a druga kwota był to, była to rekompensata za śmierć w zapisanej w kontrakcie wysokości 5 milionów rubli. Do tego jeszcze wrócimy, i prawdę mówiąc, właśnie ta kwestia wydaje mi się najciekawsza. Te rekompensaty za śmierć, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. A póki co zapoznajmy się. To jest potężny artykuł, oczywiście, zostawiam link. Tam był też wyżej link do wersji angielskiej, także go osobno Państwu wkleję. Tutaj mamy mapkę, która pokazuje, z jakich kolonii karnych Prigorzyn i jego ludzie werbowali żołnierzy. Tutaj jest liczba 21 757 ludzi zawerbowanych w koloniach karnych, ale dotyczy ona tylko wycinka czasu, więc tutaj się tym nie przejmujemy. Idziemy dalej, jest szeroko opisana historia samej Bitwy Bachmuckiej, ale tę historię my już znamy, nie potrzebujemy sobie jej tutaj osobno przypominać. Czytamy dalej. Rezultaty bachmuckiej maszyny do mielenia mięsa. Prigorzyn podsumowywał w wywiadzie z Z-blogerem, jak tu jest określany, Konstantinem Dolgowym, wyniki tej bitwy. On przyznał faktyczną liczbę strat swojego CWK, czyli tzw. prywatnej firmy wojskowej. On w tym wywiadzie podał 20 tysięcy poległych i to Mediazona potwierdza. Mniej więcej oczywiście to nie było okrągłe 20 tysięcy, ale to się zgadza. Natomiast czytamy, że skłamał on jeśli chodzi o liczbę poległych więźniów, ponieważ Prigożyn wtedy w tamtym wywiadzie mówił, że w czasie operacji z więzień zrekrutował 50 tysięcy ludzi, z których zginęło około 20%, czyli łatwe wyliczenie około 10 tysięcy więźniów, według niego miało zginąć i czytamy, ich zginęło równo tyle, ile tych, którzy przyszli do nas podpisując kontrakt. Prigorzyn wtedy starał się sprawić wrażenie, że więźniowie nie byli traktowani gorzej niż jego Najemnicy kontraktowi, że liczba zabitych była proporcjonalna w obu tych grupach. Jak wynika z tego dziennikarskiego śledztwa Mediazony, sytuacja zupełnie nie tak wyglądała i z tych około 20 tysięcy poległych w bitwie Bachmudzkiej Wagnerowców około 2 tysięcy to byli faktycznie profesjonalni najemnicy. A reszta to byli właśnie więźniowie. Przy czym jeszcze raz tutaj nie mówimy o stratach, o stratach bezpowrotnych, tu mówimy konkretnie o ludziach, którzy stracili życie. Około 20 tysięcy ludzi zginęło w szeregach Wagnera w bitwie bahmudzkiej. Według danych Mediazony nie każdy Piąty zginął nie 20%, tylko 1 trzecia zwerbowanych więźniów w szeregach Wagnera straciła życie, co oczywiście jest dość dużą różnicą. Przejdźmy dalej, tutaj jeszcze Mediazona stara się porównać straty Wagner Wagnera w bitwie bachmuckiej ze stratami ukraińskimi. Oni się opierają na projekcie UA Losses, który stara się dokumentować... Zmarłych w trakcie tej wojny Ukraińców na podstawie otwartych danych. Oczywiście to nie jest ani oficjalna liczba, ani jedyna słuszna, to jest po prostu ta, która jest dostępna. Prawdopodobnie jest zaniżona, bo zazwyczaj tak to wygląda, że jeśli mamy z jakiegoś zbioru część udokumentowaną, to częściej się zdarzy, że kogoś śmierci nie udało się udokumentować i zauważyć niż, że zauważyliśmy ich więcej i udokumentowaliśmy niż realnie było. I, i tutaj możemy przeczytać, że według materiałów UA z między 15 lipca 2022 i 6 czerwca 2023 zginęło w Bachmucie według UA Lossys 4871 ukraińskich żołnierzy, a w tym samym czasie na całej linii frontu udało im się udokumentować 16 267 śmierci ukraińskich żołnierzy. Oczywiście, tak jak podkreślam, te liczby prawdopodobnie są niepełne, natomiast możemy tutaj porównać, że w tym czasie, w którym w Bachmucie samych Wagnerowców Zginęło prawie 20 tysięcy, na całej linii frontu, według dostępnych nam danych, 16 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Przy czym jeszcze do tego przejdziemy, ale nie tylko Wagnerowcy walczyli pod Bachmutem. Nawet można się spotkać z opiniami, że udział Wagnera w tej bitwie był silnie rozreklamowany. Do dziś pamiętam, jak rozmawiałem z jednym znajomym, który po raz pierwszy wtedy. Trafiał pod Bachmut, i dla mnie to było takie medialne miejsce, i pytałem go, czy on mi się tak nie do końca chciał przyznać, czy dokąd jedzie. Pisał, że tam gdzie ciężko, tam gdzie trudno. Ja się pytam, czy tam gdzie Wagnerowcy, a on takie miał. A kto? Nieważne, to w ogóle co za różnica. Wagnerowcy, nie Wagnerowcy. I po stronie ukraińskiej nie zauważyłem jakiegoś wielkiego przywiązania do tego, czy to byli Wagnerowcy, czy to była piechota zmechanizowana, czy to było WDW. No, po prostu rosyjscy żołnierze tak wielkiej różnicy to nie robiło. I faktycznie wiemy, że udział innych jednostek pod Bachmutem był bardzo duży i w Solidarze i pod Bachmutem, i właśnie jednostki WDW często, czyli powietrzne desantowe, często robiły tu różnice, więc prawdopodobnie wśród nich straty także były niemałe. I tutaj dochodzimy do tego, co dla mnie prywatnie jest najbardziej interesujące w tej historii. Od razu mogę powiedzieć, że to się może wydać dziwne, ale dla mnie najbardziej interesujące są tutaj pieniądze. Porównanie wydatków państwa rosyjskiego i ich zysków. I zobaczcie ten fragment, on jest tu zaznaczony w tekście: 108 miliardów wypłat pogrzebowych. Tak głosi nagłówek. Oczywistym jest, że Cieweka Wagner wydawała pieniądze nie tylko na wypłaty pogrzebowe, ale nawet sama ta suma jest ogromna. Zgodnie z kontraktem rodziny poległych otrzymywali 5 milionów rubli plus 300 tysięcy na same koszty pogrzebu. Zamiast tych 300 tysięcy można było po prostu otrzymać organizację pogrzebu bezpośrednio od organizacji Wagner. Wtedy w listach pojawiała się e, uwaga pogrzeb na koszt firmy. Trudno powiedzieć, w którym wypadku dla samego Wagnera było drożej, czy dać pieniądze na pogrzeb, czy samemu to zorganizować. Nie, to jest w tej chwili najważniejsze. Tak czy inaczej, czytamy, że łącznie wydano na tego typu wypłaty dla bliskich 92,5 miliarda rubli w przypadku więźniów byłych, a na wypłaty dla profesjonalnych najemników wypłaty tylko pogrzebowe. Wydano 15 miliardów 400 milionów rubli. I to jest, proszę Państwa, gigantyczna kwota 108 miliardów rubli to jest blisko 5 miliardów złotych. Zostawmy ten artykuł, chociaż polecam lekturę całości, zwłaszcza. Tym, którzy tej historii o werbowaniu więźniów do stoczenia Bitwy Bachmuckiej nie słyszeli jeszcze, warto to przeczytać. W moich poprzednich materiałach wiele na ten temat było mówione. Oczywiście także polecam, natomiast przejdźmy dalej. Tutaj mamy ważny wpis związany właśnie z tym, że nie tylko Wagnerowcy tam byli. To jest Konstantin Maszawiec. I to jest, proszę Państwa, stary wpis. 6 kwietnia 2023, końcówka Bitwy Bachmuckiej. Tutaj operuje cała, on tu dosłownie prze cały bigos możemy przetłumaczyć, oddziałów szturmowych, tak Wagnera wzmocnionych 57. oddzielną zmechanizowaną brygadą i dwoma pułkami... Dwoma pułkami WDW. Już tu widzimy, że oprócz Wagnera były inne jednostki, a to jest konkretnie kwiecień, tam się przewinęło wiele różnych jednostek rosyjskich po drodze. Jak wiecie, Wagner w pewnym momencie miał i lotnictwo, i czołgi, i artylerię, ale dochodzili do tego też stopniowo. To nie było tak, że od razu w jednym momencie oni po prostu przeszli do operowania wszelkimi typami sprzętu, tylko początkowo byli wspierani przez różnego rodzaju oddziały, właśnie lotnicze, artyleryjskie, dronowe, później stopniowo posiadali ich coraz więcej na własnym stanie, ale cały czas byli wspierani przez inne jednostki rosyjskie. Nie jesteśmy w stanie ustalić bezpośrednio, jak duża część tych jednostek to były jednostki Wagnerowskie, które brały udział w bitwie Bachmuckiej, a jak duża część to były inne jednostki. Ale możemy zastanowić się, ile cała ta bitwa mogła kosztować Choćby tak mniej więcej w przybliżeniu. To będzie bardzo duże przybliżenie, niemniej już pewne niewiadome w tym równaniu poznaliśmy. I mamy tutaj tę kwotę pewną. Wypłaty za zabitych wagnerowców: 4 miliardy 890 milionów złotych. Dalej należy założyć, że mieliśmy wypłaty za rannych. Wypłaty za rannych. Powinny być równie duże. Dlaczego? Dlatego, że chociaż one same, same w sobie są mniejsze, to jednak rannych zazwyczaj na polu walki jest przynajmniej dwa razy więcej niż zabitych. Dlaczego tutaj jednak umieszczam tak niską kwotę? Jeśli to widzicie, to umieściłem tutaj w przybliżeniu zupełnym strzelam zgaduję pół miliarda złotych. Dlaczego? 10 razy mniej, aż dlatego, że w ogromnej masie przypadków żołnierze Wagnera byli wysyłani na mięsne szturmy, i nawet jeśli byli ranni, to nikt ich po prostu nie ratował. I Wagner, mogę tylko zgadywać, ale na podstawie tego, co wiemy o bitwie Bachmudzkiej, miał najprawdopodobniej znacznie więcej yy, poległych w stosunku do rannych, niż w każdym innym fragmencie frontu w czasie tej wojny. Tam po prostu ludzie byli wysyłani na śmierć, nie byli ratowani, ewakuowani, więc nie byli ranni i nie dostawali pieniędzy za bycie rannym, tylko dostawali pieniądze za bycie zabitym ich rodziny. Natomiast myślę, że ta jedna dziesiąta tej kwoty może tu zostać policzona za to, że tych profesjonalnych najemników Wagnera też tam trochę było, a oni działali na innych zasadach i oni jak najbardziej mogli ranni być. Liczę tutaj też taką kwotę zniszczony sprzęt na poległych. I proszę Państwa, liczę to skrajnie ostrożnie. Liczę, że na każdym takim poległym liczę ich 20 tysięcy na okrągło, było 1000 złotych. Buty, mundur, jakiś karabin od czasu do czasu, czasem jakiś granatnik, amunicja. Myślę, że tak naprawdę ta kwota powinna być wyższa, ale przyjąłem taką bardzo ostrożną, żeby tu zaznaczyć, że to też kosztuje. Nawet jeśli mówimy o więźniach, którzy zostali wzięci z kolonii po to, kolonii karnej oczywiście, po to, żeby gdzieś tam biec na ukraińskie oddziały tylko po to, żeby się lufy w karabinach maszynowych nagrzały, to takim ludziom też trzeba dać chociażby buty, jakieś ubranie, i żeby mieli jakąkolwiek skuteczność, to choćby części z nich trzeba dać broń, i duża część tego sprzętu po prostu została w wyniku tych działań bojowych stracona. Nie liczę tutaj tego, że trzeba ich było wyżywić, przetransportować, ale to też możemy gdzieś tutaj w te koszty wrzucić. Tak czy inaczej, na same tego rodzaju koszty Wagner wydał około 5,5 miliarda złotych. Tylko, że to nie jest koniec, to jest daleko nie koniec. Na przykład mamy tutaj, zapisałem sobie zużytą amunicję. Skąd wiemy, ile oni zużywali amunicji? Tutaj jest artykuł ukraiński na bazie, napisany na bazie wypowiedzi Jewgenija Prigorzyna, w czasach kiedy on intensywnie narzekał na braki dostaw amunicji artyleryjskiej. I jeszcze to był taki moment, kiedy faktycznie oni tę amunicję artyleryjską dostali. I tutaj czytamy, że według wypowiedzi samego Prigorzyna, zużycie dziennie. 3600 pocisków, to jest takie nie, nie najwyższe zużycie. I tu mowa jest o 152 mm pociskach artyleryjskich. Wystarczy powiedzieć, że normy zużycia 152 mm pocisków przez Wagnera dobowo oznaczają, że w ciągu, w ciągu jednego roku działań bojowych oni chcą wystrzelić Ponad 3,5 miliona pocisków 152 mm, a jeśli brać po jakoby małym, niskim standardam według Prigożyna zużycie dzienne 3600 pocisków na dobę, to zużycie wyniesie 1 300 000 pocisków 152 mm. I liczymy tutaj, proszę Państwa, tak. Rosyjskie media podają, że oni płacą 65 tysięcy rubli za jeden pocisk 152 mm, to jest 2950 zł za sztukę. 3600 takich pocisków dziennie, to jest ta niska norma, um, wspomniana przez Prigorzyna jako ta skromna, ta głodna na bitwę bachmudzką, to nam daje, proszę Państwa, na jeden dzień 10 620 tysięcy złotych, i bitwa Bachmudzka, jeśli mierzyć ją według oficjalnych rosyjskich ogłoszeń, tak naprawdę trudno powiedzieć, kiedy ona się zaczęła, w którym dokładnie punkcie się zaczęła, gdzie geograficznie zaczyna się podejście pod Bachmut. Tutaj różnie mówią, zazwyczaj przyjmuje się, że w lecie 2022 się ta bitwa zaczęła, ale policzmy korzystnie dla Rosjan od 8 października, tak to określa sam Prigorzyn, na medalu, który prigorzyn rozdawał swoim ludziom za bitwę bachmucką jest właśnie ta data 8 października, a oficjalnie przyjmowano w rosyjskiej propagandzie, że 21 maja to był dzień, kiedy Bachmut ostatecznie padł. To by było 225 dni po 10,5 miliona złotych, 10 milionów zł, 620 tysięcy, to nam daje 2 miliardy 390 milionów złotych. I to jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie grupa Wagnera, tylko i wyłącznie pociski kaliber 152 mm. Milimetry. To jest oczywiście taki flagowy kaliber rosyjskiej artylerii, będący odpowiednikiem natowskiej 155, natomiast przede wszystkim to, czego się używa na masową skalę w działaniach artyleryjskich na tej wojnie, to są moździerze. Dalej mamy mniejsze kalibry. 120, mamy kaliber czołgowy 125 mm, broń pancerna także była wykorzystywana w Bitwie Bachmuckiej, mamy rakiety przeciwlotnicze, mamy samoloty, które zużywały bomby, rakiety kierowane, niekierowane. Te 2 miliardy 400 milionów złotych to jest jeden kaliber pocisków w trakcie tej bitwy. Nie chcę tutaj zgadywać, czy Pozostała amunicja, jakbyśmy ją sumowali, dałaby nam 5 miliardów złotych, może 10 miliardów złotych. Nie mamy co do tego pewności, ale jak najbardziej tego typu rzędy wielkości są realne. Tutaj jeszcze w tym artykule, który przed chwilą cytowaliśmy, widzieliśmy, że według zamówień Wagner chciałby na dobę zużywać 37 387 pocisków i granatów moździerzowych i rakiet. Rakiet przede wszystkim do gradów, choć oczywiście nie tylko. 37 tysięcy dziennie. To są potężne ilości, ale na tym wydatki wciąż się nie kończą. Dalej mamy chociażby zużyty sprzęt. Zużyty, co oznacza najczęściej po prostu zniszczony. Trudno oszacować pełną liczbę czołgów, BWP-ów, ciężarówek. I tak dalej, które Rosjanie stracili w toku tej bitwy. Tutaj mamy taki projekt Russo Ukrainian War Spotting. On jest tu tyle dla nas w tej chwili wygodny, że posiada wyszukiwarkę i możemy tutaj zaznaczyć sobie od 8 października do 31 maja. Ja sobie zaznaczyłem miasto Bachmut wszystkie typy i patrzymy na rosyjskie udokumentowane przez ten konkretny projekt straty. I widzicie, że tutaj tego jest dość niewiele. Ja początkowo się zdziwiłem, że tu jest tylko jedna strona, nawet jeśli to jest portal, który nie jest najlepszy w wyszukiwaniu tych strat, to wydawało mi się, że powinno być tego więcej. Natomiast to jest Bachmut, a to jest region bachmudzki. I tu już mamy sześć stron takich strat po kolei. Mamy tutaj MTLB, BWP, Kamazy, ciężarówki Gaza, Ech, tutaj jest armata 152 mm, Orlany, Orlany, BWP, czołgi i tak sobie jedziemy, proszę Państwa, strona za stroną. To jest niemal na pewno bardzo mocno niekompletna lista tego rodzaju strat. Tutaj chociażby mamy najnowszy rosyjski czołg T90M Praryf, ale o tyle jest to Ważna lista, że jest tu za każdym razem udokumentowana taka strata i widzimy, że faktycznie taka strata miała miejsce z datą, ze zdjęciem z drona lub z, jakiejś, z jakąś inną formą. Tutaj mamy Mi-24, to już samo w sobie to są miliony, proszę Państwa. Zresztą tutaj samolot Su-24, kolejne miliony. Nona S. Tutaj mamy stację walki radioelektronicznej, radar kontrybaterienny, Su-25 samolot kolejne czołgi i ta lista tak się ciągnie. Zresztą sobie zobaczmy, bo tutaj nie jestem pewien, czy jeśli damy ostatnią stronę, to czy nie pojawi nam się tu nie. Szósta jest faktycznie ostatnia. To, tak jak mówię, nie jest pełna lista. Zdecydowanie, absolutnie, możemy zakładać, że tych strat w sprzęcie było jeszcze więcej. I tu, jeśli mówimy o stratach w ludziach, tego też było jeszcze więcej. Mówimy tu o tych mm, kosztach, które Rosjanie ponieśli na poziomie około niecałych 8 miliardów złotych, a dopiero mamy tutaj do czynienia z jakimś niewielkim wycinkiem całego obrazu, jeśli chodzi o wydatki. Możemy spokojnie zakładać, spokojnie, że koszty Całej tej operacji, biorąc pod uwagę żołdy dla żołnierzy, wypłaty dla rannych, dla zabitych, sprzęt, który został tam stracony i zużyty. Przy czym sprzęt nie tylko, proszę Państwa, duży, to nie są tylko czołgi i radary, samoloty i śmigłowce, to są także karabiny, to są celowniki termowizyjne, noktowizory, drony, w ogromnej ilości oczywiście masa sprzętu. To, czego nie widzimy spokojnie, jeszcze z kosztami leczenia chociażby dla żołnierzy, którzy tam zostali ranni, myślę, że kwota rzędu 40-50 miliardów złotych jest jak najbardziej tutaj, biorąc pod uwagę to, czego się dowiedzieliśmy, zupełnie realistyczna. Zupełnie. Absolutnie nie byłbym zdziwiony, gdyby po podsumowaniu, co prawdopodobnie nigdy się nie uda, wszystkich kosztów, wśród których ogromne będą koszty samej amunicji sięgnęła takich kwot. I tu chciałbym wam pokazać dokument, który nie jest jakoś graficznie przepiękny, ale jest dla nas znaczący. Tutaj czytamy, że jest to budżet miasta Bachmut. I czytamy sobie miejski budżet, wydatki 680 milionów hrywien, dochody 684 Miliony hrywien, czyli de facto te, ten balans to są 4 miliony hrywien. Tyle byli na plusie. 680 milionów hrywien to jest około 68 milionów złotych. To był budżet roczny miasta Bachmut w roku 2021. Oczywiście tam są też podatki federalne i inne, inne teoretyczne zyski, które mogłyby. Trafić do rosyjskiej kasy, jeśli oni by po prostu przejęli Bachmut w całości. Natomiast to miasto, po pierwsze, nie będzie w tej chwili generować żadnych dochodów, tylko i wyłącznie koszty bo jest po prostu w całości zniszczone, prawdopodobnie jeśli ktoś tam jeszcze mieszka, to jest to może 50, może 100 osób ukrywających się gdzieś w ruinach, które nie mają co ze sobą zrobić, które nie płacą żadnych podatków, nie chodzą do żadnej pracy, jedyne czego potrzebują to pomoc humanitarna, więc żadnych podatków mieszkańcy Bachmutu w najbliższych latach nie będą płacić, a nawet w czasach przedwojennych, kiedy nie było tam zniszczeń, kiedy nie było wszystko zaminowane i zrujnowane, podatki, dochody tego budżetu miasta to było 68 milionów złotych. W kontekście tych miliardów, które kosztowało Rosję, zajęcie Bachmutu, to jest po prostu śmieszne wręcz. Byłoby przynajmniej śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne. Natomiast, oczywiście, ktoś mi spróbuje wyjaśnić prawdopodobnie, że cele były zupełnie inne, że przecież nie można wojny mierzyć pieniędzmi, choć wydaje mi się, że dla Władimira Putina jak najbardziej można mierzyć wojnę pieniędzmi. Jest to. Władca autorytarny, kleptokratyczny, który żyje po to, żeby się bogacić i żeby bogacić ludzi wiernych sobie i utrzymywać ten stan, poszerzając dostępne dla tego systemu dobra, na których można żerować dobra różnego typu. Tak to działa ten system, więc tu jak najbardziej zyski mają dla nich znaczenie. Niemniej jeśli chcemy spojrzeć na bitwę bachmudzką, jeśli chodzi o wymiar czysto strategiczny, to ona zakończyła się mniej więcej rok temu, nawet już trochę ponad, w okolicach miejscowości chromowe i w tej chwili wojna toczy się 5 kilometrów dalej. 5 kilometrów przez rok. Dzięki zdobyciu Bachmutu zajęli kolejne 5km pól. i gdzie teraz stoją, pod kolejną miejscowością. na linii. Na linii wschód-zachód, zatrzymała ich kolejna miejscowość. Oczywiście to w dużym, w dużym stopniu świadczy o tym, że po prostu Rosjanie nie mają wystarczających sił, żeby rozwinąć sukces. Dokładnie to samo niedawno było pod Awdijewką, kiedy zdobyli Awdijewkę i dalej drepczą sobie, powolutku, powolutku się przesuwając, powolutku zbliżając się do kolejnej linii umocnień ukraińskich. Faktycznie doszło w ostatnich tygodniach do, w zasadzie można tak to określić, do pewnego rodzaju przełamania pod oczerytynę i Rosjanom nie wystarczyło sił i możliwości, żeby wykorzystać to, żeby się przebijać dalej, żeby wyjść na przestrzeń operacyjną i w jakiś sposób zarobić strategicznie na tym sukcesie. Rosyjska armia idzie od jednej wyniszczającej dla siebie bitwy do drugiej, zużywając na to gigantyczne zasoby, i dzięki Mediazonie dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat tego, jak ogromne są to zasoby. I tutaj jeszcze na koniec jedno, jedna ważna kwestia, bo mamy tutaj wypłaty dla rodzin, tak zwane grobowe czy pośmiertne zapomogi. I tu wielu z Was może się zastanawiać, czy aby na pewno te pieniądze faktycznie są wypłacane rodzinom. I tutaj wszystko, co wiemy na temat rosyjskiego, a wcześniej radzieckiego systemu, każe nam stwierdzić, że najprawdopodobniej faktycznie te pieniądze znikają z budżetu w tym przypadku budżetu grupy Wagnera. Niemniej Wagner był finansowany przez państwo, więc to, czy to były wypłaty bezpośrednio z kont Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony, czy z Wagnera, to nie ma żadnego znaczenia. To były pieniądze rosyjskiego podatnika, koniec, kropka. Niekoniecznie jednak te pieniądze, które znikają z tych kont, trafiają do faktycznych rodzin. Tutaj może pojawiać się problem. Problemem nie jest to, że państwo nie wydaje na tego typu wypłaty. Problemem jest to, że czasem one utykają u regionalnych urzędników, u dowódców wojskowych, u Prigorzyna i tak dalej. Oczywiście Prigorzyn robił wszystko, żeby tworzyć wrażenie, że on jest tym jednym uczciwym i sprawiedliwym w okolicy, ale. No, niestety prawda o nim zazwyczaj wyglądała trochę inaczej niż to, co on sam na swój temat twierdził. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają pułk Kalinowskiego i mnie osobiście. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.